pierwszą odsłoną naszego festiwalu była wystawa Kilimów. To było bardzo ważne i dlatego była też pierwsza, ponieważ chcemy promować kolejną technikę tkacką, jakim jest kilim. Bardzo znany kiedyś, natomiast teraz mało osób ją wykonuje. Chcemy właśnie do tego sięgnąć. Stąd też wystawa kilimów i warsztat też kilimów. Pokazaliśmy użyteczność tej tkaniny, wykorzystanie tkaniny we współczesnym świecie, więc były dwa działania. Jedno z nich to zaprosiliśmy pracowników naukowych Politechniki Białostockiej, Wydziału Architektury, by mogli stworzyć wzornictwo, ale też i aranżacje wnętrz, projekty aranżacji wnętrz z użyciem tkaniny czy z wykorzystaniem tkaniny. I to były takie sposoby, jak można wykorzystać tkaninę właśnie obecnie. Potem był pokaz mody, bo w pokazie mody były użyte również tkaniny, czy projektantki pokazywały swoje kolekcje. Była to Jolanta Nierodzik, Aneta Popławska i Edyta Usmaszewska. Dwie podlaskie projektantki, które podjęły się stworzeniem takiej kolekcji. Dzisiaj mamy piknik tkacki. Cel tego pikniku jest taki, by pokazać mieszkańcom Białegostoku, ale też wszystkim, że tkactwo na Podlasiu jest bardzo bogate, wzorniczo, kolorystycznie, ale i technicznie. I tu jest miejsce, by spróbować własnych sił, by zobaczyć, jak te tkaniny są wykonywane, w jaki sposób, nie tylko tkaniny, ale też i krajki i wszystko, co się łączy z włóknem, z tkactwem. No, ale to nie wszystko, bo dzisiaj mamy około 40 stoisk, na każdym są warsztaty w formie pokazu, gdzie można właśnie skorzystać z możliwości spróbowania swoich sił na krosnach. To też jest sposób i taki cel, by osoby zainteresowane mogły się pochylić na tym, wspomnieć, co było kiedyś, ale również być może kiedyś spróbować się nauczyć tych technik. No i podnieść też świadomość mieszkańców Białegostoku i gości o tkaninie, żeby wiedzieć, co to jest radziuszka, tkanina przetykana, czy tkanina wybierana, czy tkanina dwuosnowowa, która jest bardzo już znana w świecie. Ale to nie wszystko, ponieważ projekt dotyczy też nauki takiej techniki tkackiej, jaka jest radziuszka. Ponieważ w tamtym roku wydaliśmy publikację ze wzorami tych radziuszek, a w tym roku chcemy zaprosić osoby tkające, by mogli się zmierzyć z tą techniką, zawartą oczywiście w tych wzorach, zawartą w publikacji, i by mogli stworzyć tkaninę tradycyjną, ale też formę przestrzenną, czy też formę użytkową właśnie w tej technice. Żeby to dokonać, też mamy warsztaty odczytywania wzorów, bo można je odczytywać z książki, a można odczytywać z tkaniny. I żeby się tego nauczyć, to też będą takie szkolenia. Kolejnym takim działaniem, które od wielu lat robimy, to są warsztaty tkackie. I oczywiście warsztaty tkackie są 6-dniowe, czyli prawie tygodniowe, gdzie od mistrzyń tkactwa można się nauczyć i poznać tę technikę. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenne, ponieważ jak widzimy, młodych osób na naszym festiwalu jest coraz więcej i taki też jest cel, żeby tkanina nie zaginęła, a żeby nasze dziedzictwo, tak ważne, tak mi się wydaje, we współczesnym świecie, byśmy mogli się wyróżniać, byśmy mogli być rozpoznawalni, ale też, żeby to było wizytówką naszego województwa i takim produktem eksportowym. Wszystkie nasze działania to organizuje Podlaski Instytut Kultury i wszystko robimy, by nasza tkanina w naszym województwie i nie tylko przetrwała. Staramy się wyjść do młodych. Wychodzimy z założenia takiego, że aby
te tradycyjne rzemiosło przetrwało. Powinniśmy zainteresować tym rzemiosłem młodych ludzi, żeby ta tradycja była kontynuowana. To już jest piąta edycja Festiwalu Tkactwa Podlaskie Sploty. W tym roku Podlaski Instytut Kultury przygotował wiele atrakcji. W ciągu tych dwóch dni dzieje się bardzo dużo. Wczoraj zaczęliśmy od wernisażu, przepięknego wernisażu tradycyjnej tkaniny kilimów. Cała ta kolekcja została zapożyczona z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Później na Wydziale Architektury przeszliśmy, zobaczyliśmy wspaniałą wystawę, która była inspirowana tradycyjną tkaniną. Były to przedmioty użyteczności takiej codziennej. Natomiast wczorajszy dzień zwieńczył pokaz kolekcji, również inspirowany tradycyjną tkaniną. Moja kolekcja była inspirowana historiami rodzinnymi, kobietami w mojej rodzinie, które wszystkie tkały, jak większość babć, prababć na Podlasiu. Bardzo chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo to dla mnie bardzo ważne, że kiedyś te tkactwo było łączone z przymusem. To jest bardzo trudna dziedzina, o czym się bardzo często może zapomina. Często się nie docenia tych tkanin przepięknych, które mamy. Natomiast moim celem jest, aby to tkactwo podtrzymywać w takiej tradycyjnej formie. Jednak ten kontekst modowy, współczesny, chciałabym, aby był zachowany i do tego dążę. Stąd też adaptacja tkanin ludowych do mody. I tak jak tutaj widać, myślę, że z powodzeniem się to udaje. Cieszę się, że coraz więcej projektantów też idzie tą drogą i wykorzystuje tkaniny w swoich kolekcjach. Ja oprócz tego, że projektuję modę, też tkam, także daję to ogromne pole wyrazu i jest mi po prostu łatwiej. I dla mnie to jest bardzo ważne, bo tą kulturę ludową podtrzymywać bez takiej prześności, bez wstydu, włączać ją do mody, tak aby to wychodziło na ulicę, aby było częścią po prostu życia, dnia codziennego, bo projektowanie mody jest bardzo wdzięcznym rodzajem działalności artystycznej, ponieważ ja mogę się w to ubrać. Malarz czy rzeźbiarz niestety nie ma tej przyjemności. Ja obcuję ze swoim dziełem na co dzień i to jest bardzo przyjemne. I chciałabym jeszcze podkreślić to, że jestem bardzo szczęśliwa, że na tyle to się tak zmieniło, że moi przodkowie tkali, bo musieli, a ja tkam, bo lubię, bo mogę. I to jest dla mnie bardzo ważne. Twórcy ludowi mogą też wymieniać się doświadczeniami, też z tymi osobami. Często to jest też tak, że już przyjeżdżają osoby, które interesują się tkactwem albo są zainteresowane wykorzystaniem twórczości ludowej w innych dziedzinach, na przykład designu. Chcą wykorzystać też wzornictwo czy elementy tradycyjnego tkactwa do już tworzenia produktów. Bardzo jest to ważne wydarzenie, które propaguje twórczość ludową i rozmowy z tymi naszymi gośćmi na stoiskach są szczególnie wyjątkowe. Bardzo często wymieniamy się kontaktami, nawiązujemy współpracę, otrzymujemy też zamówienia, więc to jest bardzo ważne. Myślę, że to jest świetny moment, żeby się też zaprezentować, ofertę swoją warsztatową pokazać, bo nie tylko tutaj twórcy sprzedają, ale tak naprawdę są to głównie pokazy, które mają zaznajomić też z arkanami sztuki tkackiej, a możliwości jest niesamowicie wiele i rodzajów technik tkackich, które można studiować, których można się nauczyć też. Więc każdy twórca jest tutaj wyjątkową osobowością, oni się ze sobą niesamowite też doświadczenie i myślę, że te rozmowy w kuluarach tutaj w naszych zorganizowanych przez Podlaski Instytut Kultury w tym miejscu jest no właśnie takim momentem ważnym dla obu stron i dla tych widzów i naszych gości, jak i dla samych twórców.